Ładowareczka wygląda w ten sposób. Autonomous Solar Charger, M4-siek, instrukcja obsługi. Tu widzimy port numer 2 jest uruchomiony. Tutaj mamy panel do ładowania baterii akumulatora, który jest wewnątrz, a baterię słoneczną mamy tutaj. Tutaj mamy podłączenie. Jak widać. Z drugiej strony, od tyłu, mamy antenkę. Odpowiedni napis oczywiście. Tu jest antena. Co mamy w środku? Po otwarciu mamy po prostu półeczkę, taki pojemnik, gdzie mamy przewody, tak zwany 10.1, końcówka USB i 10 końcówek. USB podłączamy pod jeden z portów, podłączam na przykład pod czwórkę. O. Teraz mam 10 portów włączonych. Weźmiemy telefon jakiś. Momencik. Zaraz go podłączymy. Dobrze. Teraz trzeba poszukać inną końcówkę. To będzie chyba ta. No zobaczmy. Specjalnie podłączyłem do portu, który jest teraz nieuruchomiony. I tak prosto podłączyć. Muszę chyba zrobić to oburącz. O, jest. Udało się. I teraz tak. W związku z tym, że nagrywam jednym telefonem, podłączyłem drugi, to trzecim wyślę SMS-a. Oczywiście to można robić wszystko. Wystarczy jeden telefon, z którego wysyłamy SMS, ten ładujemy. Nie możemy tylko dopuścić do pełnego rozładowania. Ale zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Zgodnie z instrukcją, jeśli chcemy włączyć urządzenie, ładowarkę, musimy wysłać SMS-a. Jest numer. W takim razie zobaczmy, jak tutaj się robi wiadomości, utwórz wiadomość tekstowa i mamy tak, podłączyliśmy pod czwórkę, czyli wiadomość o treści start 4. No to piszemy, cofnij, gdzie to się cofa, usuń. Ty, spacja i numer 4, szukamy gdzie to jest. Jest za 4, robimy wyślij. Numer telefonu 82 400 90 4 5 8. No i teraz patrzymy. Robimy tutaj OK. No tak, żeby widać, że się włącza. A może tak jeszcze, żeby wszystko razem było widać. Czyli telefon to i tu. Wiadomość wysłana. No i proszę. Włączył się port, włączyło się ładowanie. Także tak wygląda całe urządzenie.